Cześć, witajcie. Dzisiaj zaprezentuję Wam konwerter sygnału Cinch, czyli RCA na HDMI. Tak wygląda ta puszka. Kosztowała mnie 12 zł, kupiona na AliExpress. I z jednej strony mamy te właśnie wejścia Cinch, RCA, inaczej zwane RCA Input, czyli wejście i wyjście z tej strony HDMI. No i co? I z tyłu mamy jeszcze przełącznik 720 i 1080 i gniazdo mini USB, zasilanie 5-woltowe z komputera lub zasilacza, ale raczej z komputera. I tyle, taka mała puszeczka. 12 zł. Na polskim Allegroszu kosztuje 40-50 zł. Także nie dajcie się robić bambuko, nie ma co przepłacać. Dobra, podłączę to, zobaczycie, jaki obraz naprawdę zgrywa, jakiej jakości. Jak to w ogóle podłączam? I tak to wygląda u mnie, czyli te odchodzą od konsoli, sygnał źródło wideo. Tutaj jest zasilanie tej puszeczki z komputera kablem mini USB. Tu jest sygnał wyjściowy przez HDMI, idzie do Extreme Cap U3, czyli grabera, który jest podłączony do komputera. Możemy tą puszkę bezpośrednio podpiąć pod monitor, na przykład dodatkowy do naszego komputera, no i już cieszyć się grą. Na początek zagramy właśnie w tego hiciora. Ja uruchomię program specjalny, który został dodany do Avermedi, Recentral, no i na podstawie dzięki niemu pokażę właśnie obraz z tej karty do zgrywania wideo. No dobra, to jest niby najlepsza grafika, najlepszy obraz, 1080p. Przełączmy teraz, może uruchomimy tą grę, żeby obraz był statyczny, dla porównania. Przełączmy na 720p, żeby zobaczyć różnicę. Nie ma widocznej różnicy wcale. Jeszcze raz. 1080 i 720. Round one. Fight! Gra z automatów, pamiętam, w roku chyba 97, jakoś tak, 6. Najlepsza jakość obrazu jest na starym telewizorze CRT kineskopowym, zresztą zobaczcie sami.
Dobra, zrobimy jakąś przykładową, szybką rozgrywkę. Zobaczcie, kolory ładne, nasycone. No, wiadomo, rozdzielczość konsoli, czy to PSX, czy PS2, czy nawet Nintendo Wii była wtedy bardzo słaba i niska. I te telewizory właśnie w takiej odświeżały, a ta cała nasza kostka to po prostu nie mogły nam dać lepszego obrazu z czegoś, co fizycznie no nie było możliwe. No, fatality. No, fajnie to wygląda, naprawdę. O kurde, co to jest? Galaza? Galak? Ja pierdzielę. I na takim właśnie telewizorze jest przyjemność z gry niż na nowym LEDowym, no. Grafika naprawdę jest bardzo fajna. Może to migotanie, ale tutaj widoczne na filmie wideo nagrywanym aparatem. W rzeczywistości tego migotania nie widać. Ojej. Takiej kontry, no, mało kto z nas chyba się spodziewał. Nie platformówka, tylko już 3D. Ale działa. O kurde. Nie, ja już nie chcę w ogóle w to... Cholera, jakie to ciężkie. No i co, udało się. Tak to wygląda, taka kontra. I Marian w akcji. Nawet na LCD telewizorze obraz jest lepszy. Nawet na LCD, czy LEDowym. Także ten konwerter w tym wypadku psuje tą jakość. No i zobaczcie, bez różnicy, czy to podłączę PSX-a, PS2, czy Nintendo Wii, ten obraz jest poprzez... ten obraz na naszym skalerze wygląda, no... jest taki nieostry i zdecydowanie lepiej wygląda na starym telewizorze kineskopowym, jest wyraźniejszy, a nawet grając na Nintendo Wii na telewizorze LEDowym obraz jest zdecydowanie lepszy jak na ten, jak przez ten nasz skaler. Także to kupiłem chyba bardziej jako ciekawostkę i nie wydaje mi się, żebym to używał. To tyle, na razie, trzymajcie się, cześć!